Witajcie na kanale wideotesty.pl. Z tej strony Paweł, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować polską aplikację od studia Infinite Dreams. Jest to Ken Knockdown 3, czyli zbijanie puszek piłką. Jest ona dostępna za darmo dla platformy Android oraz iOS. Zacznijmy może nową grę. Mamy tutaj światy tematyczne, w których przyjdzie nam się zmierzyć. Warto tutaj zauważyć, że program jest dostępny za darmo, jednak jeżeli chcemy odblokować kolejne światy, będziemy musieli już za to zapłacić. Autorzy udostępnili nam 60 darmowych poziomów, które możemy sobie rozegrać. Wejdźmy do pierwszego z nich. Każdy poziom wykonujemy na gwiazdki. Jeżeli otrzymamy 3, to można powiedzieć, że wymaksowaliśmy go. Tak prezentuje się gameplay. Mamy tutaj 3 piłki, którymi musimy rzucać właśnie w puszki. Jeżeli wszystkie spadną, kończy nam się poziom i możemy przejść do następnego. Mamy jakby 3 rzuty. Jeżeli nam coś nie wyjdzie, to mamy oczywiście dodatkowe piłki, którymi możemy rzucać. Na razie jest dość prosto, jednak później dochodzą kolejne mechanizmy. Jak na przykład teraz mamy taką wybuchającą beczkę. Jeżeli ją trafimy, to dochodzi do eksplozji. I udało mi się teraz za pierwszym razem to przejść. Na 3 gwiazdki. Nowy rekord nawet udało mi się pobić. Teraz mamy kolejne zmagania. Teraz mamy więcej tych puszek. Jednak nie udało mi się tego przejść. Tak więc ponawiam etap. Grafika w tej grze jest naprawdę bardzo genialna. Może się wydawać, że ona jest dość prosta, jednak tutaj te elementy 3D i dość realistyczny wygląd powoduje, że patrzy się zupełnie inaczej na tą aplikację. Chociaż jest od polskiego studia, które tworzy naprawdę bardzo genialne gry, jednak w moim przeglądzie pokazują się one dość rzadko. Dlatego postanowiłem właśnie zaprezentować Wam tą grę. Jest ona dość prosta, jednak też i wciągająca. Mamy dość dużo poziomów w darmowej wersji, czyli 60. Jeżeli nie chcemy po prostu płacić, to możemy sobie przejść te darmowe poziomy, które są dostępne już na starcie. Jeżeli chcemy, to możemy zainwestować. Moim zdaniem jest to dość fajny pomysł od twórców, że pozwalają nam jakby trzymać grę niepełną, a jeżeli chcemy, możemy kupić pełny pakiet. Zazwyczaj deweloperzy tworzą dwie osobne wersje, czyli Lite oraz Premium. Tutaj mamy tylko jedną wersję i jeżeli chcemy, to możemy zakupić dodatkowe poziomy. Dochodzą także dodatkowe problemy, takie jak na przykład deski, których nie można zrzucić, ponieważ są za ciężkie. Później dochodzą jeszcze inne przedmioty. Jednak na tym momencie skończę nagrywanie tego gameplayu. Mam nadzieję, że Wam ta gra się spodobała i jesteście ją zainteresowani. Nie zapomnijcie także wejść w link podany w opisie do tego filmu. Znajdzie się tam recenzja tekstowa omawianego dzisiaj tytułu. Oraz do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!